Siemanko, z tej strony Jay Klaxon. Dzisiaj sobie sprawdzimy, jakie moduły ma moja maszyna. Krata kupiłem 1,5 roku temu, gdzieś tak około. Goście mówił, że jest niby odblokowana. Nie wydaje mi się. Ogólnie to gra cicho straszne. Wydech wygląda, jakby mógł być spawany, więc blokada może być z niego wyciągnięta. Odblokowana ma kręcić do 13, powyżej 13 tysięcy, mi kręci do 11,5. Ściągniemy sobie bug, zobaczymy, gdzie są te moduły, bo na internecie tylko było napisane, że tu jest jeden i drugi jest przy zaworze RC, więc będzie się trzeba tam dostać. W baku śrubę trzeba znaleźć. Busika. O, piątka była. No. Jeździ fajnie, ale chciałem zobaczyć, czy da się jeszcze coś porobić. Wydech od Garego może se ogarnę. Zobaczymy najpierw, czy się w ogóle opłaca go kupować. Nie jest odblokowana, najpierw będzie trzeba blokadę zdjąć. Nikt tak na spontanie, bo tylko z rana se chciałem zobaczyć. No, Airbox to w ogóle jest w strasznym stanie. W ogóle połowa z tych rzeczy jest. Połowa. Wszystko jest tu w stanie opłakanym. Niby ma 34 tysiące, a kupowałem było 31, więc się trochę na niej pobawiłem. Opona z tyłu była wymieniona, remont silnika, chyba na Vortexie jest. Plastiki straszne, szybka od Lostera. No i bak był kupowany, drugi był malowany na klejeczki. O, tam widać, jaki piękny. Poprzedni był dziurawy. Tam jak jest mocowanie baku, to kurde, nie wiem, co gościu zrobił, na żywicy było sklejone. Pojeździłem z 300 km, mocy nie było, dałem do mechanika, okazało się, że tłok jest cały zjechany i trzeba remont robić. Mocowanie było na żywicy sklejone, więc pojeździłem chwilę i się zaczęło rozklejać, plamy zaczęła robić. Kierunkowskazy z tyłu były na żarowych lampkach. No, to jak kupiłem, przejechałem parę kilometrów do kolegi się pochwalić, się okazało, że jak od niego odjeżdżałem, to kierunki padły i jeździłem bez kierunkowskazów. Teraz już działają, są z przodu i z tyłu włożone LEDy, więc nie powinno się tam ze sobą gryźć. Olej kapie z wydechu, się nie dopala mieszanka do końca. Tam jest cały uwalony wydech mokry, tu jest świeża plama. Tu są plamy z wcześniej, no to jest, no, już to olej to w ogóle nie chce zastygnąć. Plastiki będzie trzeba zrobić. Lustereczka były ładnie malowane, a teraz nie widać. To wyszło metaliczne, to wyszło matowe, więc to będzie trzeba pomalować jeszcze raz. Rureczki od dolotu. No. Po szlifie nie moim, jakąś folią a la carbon oblepione, przetarte, będzie trzeba to zeszlifować też ładnie. Dobra, no to co, trzeba się do tego airboxa dostać. Zimno trochę na polu, chyba z 3 stopnie, da się wytrzymać. Airboxa sobie wcześniej rozbierałem, wam pokażę, bo też żywicą jest popabrane wszędzie. Siedzisko od spodu to samo, też całe w żywicy. Nie wiem, kurde, gości miał tylko pod ręką żywicę, że wszystko zlepiał zamiast spawać. Po prostu porażka. Plan jest taki, żeby doprowadzić ją do ładnego stanu, żeby się prezentowała ładnie. Też fajnie, jakby trochę szybciej jeździła. Plastiki kiedyś zdejmowałem, to od środka są jeszcze gorsze. Ta strona jest tylko taka brzydka, bo tu jest połamane wszystko. Serwisówka jest zalepiona czymś, nie da się tego otworzyć. W ogóle tu jest nie ten, co nie jest przymocowana. Tutaj w ogóle jest też niespasowane. To tak z tej strony odstaje na dwa palce, a z drugiej strony jest już tam ładnie. Tam już nie ma takiej dużej dziury. Zegary też są jakieś takie. Widziałem, że dużo motorów miało takie zegary z różnych marek. Na przykład Honda nie ma pływaka w tym, w baku. Poziom paliwa to trzeba sprawdzać czepając. A lampka jest napisane fuel, a tu jest od nóżki. Ona się świeci tylko jak właśnie jest nóżka otworzona. Gra cicho totalne, ale ważne, że jeździ. Kurde, co jest. Chciałbym się dostać do dolotu i chcę wymienić kiedyś, nie pamiętam jak to się nazywa. Po angielsku to jest reed valve, od Bosena chyba. Chciałbym sobie kupić, żeby to też tam trochę więcej ciągnęło. Najpierw trzeba ogarnąć, jak tego gearboxa ściągnąć. O. A wydech to w ogóle nie wiem. Jak ktoś jest na to powiedzieć, czy to powinno być tak do dupy zaspawane, czy tłumik się powinien odkręcać, czy to tylko w tych aftermarketowych wydechach. Wszystko tu jest uwalone od środka, cały wszystko, wszystko w tym oleju, nie wiem co tu się stało. Plastiki to samo, nawet w miejscach, gdzie nie powinno być brudne, jest wszystko w oleju w nagarze. Tu
Tu jest cholera wiotrze, pływa to tam gdzieś cholera wie. Tu, nie wiem czy będzie widać, od Airboxa górna część jest z końcówki 94 roku. Motor jest z 98, więc coś tu było robione. No i tu jest następna rzecz w żywicy. Kolanko, wkładka cała zalepiona żywicą. Nie wiem po cholerę kto to robił. Chciałem sobie od Garego kupić właśnie tą wkładeczkę do filtra, ale chyba będę musiał całego Airboxa zmieniać. To jest porażka. Dobra, teraz trzeba zobaczyć. O kurwa. A nic się nie stało. Trzeba będzie zobaczyć jak ten Airbox się odkręca. W ogóle cewka, o, siedzi. Była u mechanika, kiedyś otworzyłem bak, to bo mi przygasała. Się okazało, że cewka selata luzem. Jak się styka, to wtedy tylko daje prąd. Tamta rureczka jest luźno, czy ją też będę musiał ściągnąć? Kurde, bak by się przydało ściągnąć. No chyba, że ją odpalę, zakręcę wachę. Tak tylko ciepniemy, żeby było. Rureczka tam nie wystaje. Nie, ładnie siedzi. Nie wiem, czy coś jest z rozrusznikiem dupnięte, czy co. Czy po prostu za zimno jej jest. Cieplne. O kurwa. Rureczka, tu też jakaś rureczka gdzieś wystaje, tu to cholera wie też od czego to jest. No i co, zapalisz? Trochę kopci. Poczekamy aż zejdzie z rureczki paliwo. Może ja daję na rezerwę. Cholera wie, zobaczymy. Chyba tak jest odcięte. Chyba tak. To jest całe do malowania. Naklejki są na nowo do nalepienia. Tu odłazi plasticzek. Felga była malowana tylna. Będę musiał odlepić z tej, czy to jest namalowane. Nie, naklejone. Będzie trzeba to oderwać. A tak jest. Jezus. Ale brzmi to ten. To jest Airbox otworzony. Teraz będzie warczeć. Ło, jak warczy fajnie. No i co ten bak? Jak on się robił? Tyle tej wapy jest, czy to jest na tej rezerwie? O! No to teraz jest wyłączone, to było na rezerwie. No mniej restrykcyjny dolot by się przydał. No padnij już, zdechnij. Poczekamy aż się skończy waha i zaczyna grać się nowo. Dobra, waha się skończyła. Także można ją wprowadzać z powrotem. Dobra, wachy nie ma, można bak ściągać. Przydałby się mniej restrykcyjny dolot zrobić. Może jakiś stożek zamontować? No to by fajnie brzmiała. Podobno są długie. Długa jest rurka do lotu. Skrócić to, gdyby sobie lepiej ssało powietrze. To jest plan.
Dobra, co tu mamy za śrubeczkę? Czy nam to starczy, czy będzie trzeba inną wziąć? No, to tym se nie pokręcę coś tak płaskiego. Taki powinien być dobry. O. Jeszcze. Jeszcze ci trzeba luzować. Dzielę. Teraz chodzisz. Jak to tak wygląda? Już luźno. No. Co jest? To aż takie twarde jest? Że tylko dwa nie ściągnę. Że to niepotrzebnie jest ta opaska na tym. Jak to ma tak się trzymać? Tu może ściągnę filtr. Z filtra może lepiej zejść. Łatwiej. Dobra. Chyba może być. To stąd ściągamy. Żeby teraz śrubka nie wpadła do airboxa, bo się chyba zabije. Słuchaj, rureczka. O. No. O. Jest git? Jest git. Wam. Teraz mi trzeba opak zamknąć. O, nie. Czego chcesz? To poler tu lesiesz. Mogłem się tego spodziewać. Dobra, dziesiąteczka. Pięknie pachnie. Teraz, kurde, jak ja to robiłem? Teraz ściągałem bak. Miałem takiego śrubokręta, co działał. Czy cholera wie, co to było? O, nie, to jest 12. Co to było? To było jakieś narzędzie dziwne. To. Tak, czyli tak. Nie, tak zakręca. Dobra, to czarny, tam czerwony. Jak ładnie benzynką pachnie, ja pierdzielę. Teraz tam śrubę. Nie, ja pierdzielę. Dupa. Kurde. Będzie trzeba plastika lepić na nowo. Nie to, Boże Święty. Trzeba będzie plastika na nowo lepić. Bo tu przykleiłem, chciałem wyciągnąć, ale zostało. Omocowanie się oderwało. Te śruby też są długie. W ogóle jedna, to nie wiem, czy to oryginalne jest, chyba takie ładne. No, to miałem taką, tylko bez tej podkładki plastikowej. Jak odkręcałem boczek, to się urwało i musiałem śruby szukać, co działa. Dobra, tyle miejsca. Będzie git. Tu jest twardo przyklejony. Ale pan Dusia ma wydech. Ja. Dobra. Śruba. Śrubeczka. O. Co jest? Nie chcę plastika złamać. Ile tego jeszcze tam? No, puszczaj już. Uciekaj. Rureczka gdzie jest? Tu zwisa. Jakoś tak położyć, żeby się właśnie, o kurde, nie będzie chciała. Chcesz tak stać? Stoisz na kolanku? Nie,
dwa na kolanku. Dobra, pomyślę coś. O, coś się stało, nie nagrało się, ale krótko było. Wróciłem, odkręciłem tylko te dwie śruby tu z jednej i z drugiej strony od airboxa, wskaźnika, rureczkę. Teraz się powinno zejść. To teraz ściągnąć. Wiem, że ja tego potem nie skręcę, ale trzeba spróbować. O! A, to fajnie, nie musiałem tego odkręcać. To mogę z powrotem zakręcić. Trzeba się jakąś szmatę włożyć, żeby to żaden syf nie wleciał. To są takie same szmaty, że... No, to właśnie. Uwalone wszystko. Kurde, dobra, kij z tym. Dobra, teraz, a tu już chyba widzę ten moduł. Jeden, a drugi tu powinien być. Dobra, dolot siedzi, siedzi. To powinno być w tym kondonie, a jest tu. Co to jest? Jest bezpiecznik? Ale tu jeba. Uwalone jest wszystko. Chyba, że bo to powinno tu być. Tak na to wygląda, chyba, że ktoś się zna i mi powie, że tutaj ślepy jestem. Jeszcze trzeba... Teraz trzeba się jakoś dostać do tego. No chyba to jest to tam. Świecę, bo nie wiem, czy widzicie. Tam też nic nie widzę. Przy zaworze RC miało być. Rureczka. Od rureczki jakiejś. No to chyba plasticzka będzie trzeba ściągnąć. To w ogóle wygląda, jakby to miało być jeszcze przymocowane coś. Rureczka jakby odcięta była. Otwiera się gaźniczek. A co to tam jest? Jakie mleko, kawa taka. Cześć, nagramy to. Ło. A tak jest zrobione. Co, on się tam do końca nie zamyka? Aż tyle? Mleko jest. Ludzi widać. Dobra. Plasticzek. Ale mi się tego nie chce. To stąd zabiera powietrze do airboxa. I czemu to jest żywicą zategowane? To na to wpada taki pomysł. Czy to bardziej szczelne było? Ale to szczelność to na tym poziomie nie jest ważna. Czy to jest kurde wszystko jakiejś cholernej żywicy? No nic. Plasticzek. O ja pierdziele, tu jest na trytytce. O, to musiał na nowo. Przynajmniej to poprawię. To jest inny rozmiar. Tu było na dole? Czy tą trzeba odkręcić? Tą trzeba odkręcić. To jest mniejsza. Każda tutaj śrubka jest w innym rozmiarze. Gdzie mam te impusy? Co to mam? Piątka, szóstki nie ma. Kurde. To? O, to. Przynajmniej się dowiem. Jak się tak rozbiorę, to się dowiem, co to za pieprznik jest. Dobra. Teraz ten mały. O kurde. Za małe. Czwórka. Piątka. Może piątka? Wejdzie jednak. Nie, czwórka. Kurde no. Ja pierdzielę. Kurde, kupię śruby i wszystko powymieniam. Muszę odkręcić, chyba, że nie muszę. Mogę to położyć.
nie stanie się nic złego. No i stanie się chyba, nie, dobrze jest. Dobra, wydeszek. Jest usrany w oleju. Gdzie jest ten moduł? Cholera jasna. Tu jest od zaworu linka. O, to chyba tak nie powinno wyglądać. Nie, tu śruba jest? No to... Czekaj, co to robi? Linkę, kabel i linkę. Linki dwie, one idą chyba do zaworu. Tak, one idą do zaworu, a to... To steruje zaworem, w sensie... No, to... Chyba. Tu rureczka jakaś. Gdzie jest ten moduł? Więcej tego nie rozbiorę. Tu jest coś. Kurde, to muszę tą rurkę ściągać z kaśnika. Ale mi się nie chce. Ale chyba muszę, żeby się dowiedzieć. Odkręcam to z powrotem. Mi się wydaje, że to jest ten bezpiecznik jeden, co jest w układzie? Jeden, jedyny? Że jak róweczka się przepali, to nic nie pojedzie? Kurde, nie chcę, żeby wpadło do gaśnika coś. Czemu to nie schodzi? To już takie twarde jest. Boże święte. Kurde, to miało być roboty na 20 minut. A im więcej rozbieram, to się okazuje, że tym jeszcze więcej muszę rozebrać. Ale ładnie przynajmniej pachnie. Takim starym sprzętem w traktorze, w traktorach starych tak ładnie pachnie. Taką gumą starą. Gaźniczek, puść. Jak tam zgrzypi. Jakby tam piasku było, w cholerę. Bo pewnie tam jest tyle piasku. Nie, ty mi nie uciekaj. A ty jeszcze spadniesz, jak to się rozbiera. No, ty mi już spadła, dopiero było. Jak tą rurkę ściągnąć? No tu ma coś? Przecież to już zejść powinno. Przecież to jest taki... Co to w ogóle jest? To jest olej, błoto, guma. Ja pierdzielę. Chyba, że to jest od tego, od wydechu. Nie, bo to miało być pomiędzy bakiem a baterią. No to tu miało być. No, bo tamto już dalej jest. Się ładna pogoda zrobiła przynajmniej. Kurde, chyba że cały wydech po prostu wykręcę. Kurwa, czemu to nie schodzi? Dobra, chyba że się tu odczytam. Bo przynajmniej wiem, gdzie to jest. Z której strony może zaglądnę. O, tutaj. Które to jest? A to jest to. O! Z tej strony jest napisane. Trzeba to. KBS? No nie! Smazane jest? Złap się na tym fokus. Ja pierdziel. TV. To co to jest od wydechu? Co tu jest napisane? To jest ten od wydechu. Czy to jest ten dobry odblokowany od wydechu? No to tu jest. To już wiem, dlaczego go nie mogłem znaleźć. Teraz od zapłonu. Ja pierdziele. Gdzie jest ta głupia skrzyneczka? Tu nic nie ma. Gdzie to jest? Ja pierdolę. Dobra, chwilę muszę sobie zapalić, bo już się denerwuję. Dobra, przegarnąłem. Co tu jest nie tak, że te plastiki się nie trzymają? Tu są, nie wiem czy widać, śrubki od rureczki. To są połamane uchwyty. O. Rureczka lata luzem. Tu w ogóle było też źle zamocowane, bo było, tu jest tak, plastik, oczko od ramy i ta eska, ten, płytka. A to było tak, że była plastik, płytka i dopiero oczko i dlatego to się nic ze sobą nie współgrało. Nie mogłem znaleźć ósemki takiej, poszedłem do sąsiada, ale nie chcę pójść już w WD-40 popsikane, ale kurde, obrabia się. No, gdzie ty zawracasz? Co ty robisz? Co ty robisz?
No. Zaczęła się obrabiać, popsikałem. Nie chcę puścić. Dalej się obrabia. Tak, dalej się obrabia. Kurde, no. Ten metal to już się do niczego nie trzyma, nie? Że to wypcham, po prostu spróbuję zaciągnąć. Ten plastik wyciągnął. No ja tego tu nie chwycę, nie przełożę na drugą stronę. Co dupa z tym. I gdzie jest ten głupi moduł? Zatrzymuję i zacznę potem nagrywać z powrotem, jak się już dowiem czegoś. Dobra, ogólnie udało się przyłożyć blaszkę, a ta śruba nie poszła, ona już to jest kurde do dupy, nie do zrobienia nic. No i teraz będzie mi wszystko ładnie pasowało, bo wcześniej ten plastik tu był i ta rurka i tu wszystko, to nie pasowało do siebie. Teraz powinno być git. Kurwa, która jest od czego? Tu w ogóle była ta przykręcona, tu jest z drugiej strony, ona nie jest do niczego, ona jest tylko wizualnie chyba, bo tu nic nie ma, nie rozumiem. Dobra, z podkładką duża jest do tego. Ta, od plastiku, tego. Albo ta? Chyba ta. No, ta może być, w sumie od drugiej strony zobaczę co jest. A, to są zupełnie inne. Dobra. A w sumie ma się tylko skręcić. Rureczka. O. Jest. Jeszcze ta. Jest taki śmietnik mały. Ten motor. Aha, jeszcze muszę zrobić, żeby to wpasować do tego. A, trzyma się. Ładnie wyszło. Kabelek. Kabelek. Uciekaj na dół. To się czymś trzyma. Tak po prostu jest wsadzona. Tak po prostu. Dobra. Czyli to już jest ogarnięte. Ja sobie to kurwa kręcę tą rurką. Za tą dolną wkręcę pierwsze. Aha, a bo to nakrętkała do tego. Dobra. To. Czy to? Bo ta? No to skąd? Nie, to jest od... O Jezu, to jest od Airboxa. Uciekaj stąd. Jak się wyciągnąć? No, wyłaź. Dobra, czy to jest od... Se powkręcam te śrubki, gdzie mogę, żeby do tego nie zapomnieć. Właśnie jednej śruby mi brakuje. Tu jest, o. Dobra, to jest od tego. Czyli to muszę wkręcić. Mam nadzieję, że dobrze widać. Muszę niżej. Wchodzi to tam? Wchodzi to czy nie wchodzi? Krzywo pewnie jest. No. Kurde. O. Zaskoczyła. Przynajmniej jedną rzecz naprawiłem. Dobra. Trzyma się, trzyma. Dobra. To w sumie jak tutaj nigdzie nie ma tego modułu, to mogę skręcić. Ciekawe co teraz. Poszukam tego modułu. Dobra. Okazuje się, że jestem po prostu mega turbo głupi. I moduł jest w dobrym miejscu, a zapłonowy jest gdzieś tutaj. I szczerze mi się tak tego nie chce. Tu jest KBS! Ja pierdzielę. Tu ma wtyczkę. Lampy trzeba. Ja nie muszę lamp nawet wyciągać. Wystarczy, że tak zrobię. Ma tu napisane? Nie ma? Gdzie to ma napisane? Chyba muszę lampę wyciągnąć. Albo spróbuję tego odkręcić. Co to jest? 5, 11, 12. O kurde, pewnie też tego nie muszę wyciągać, ale mogę, bo mam dużo wolnego czasu. A, to ta wypadła od baku. Kurwa. O. Dobra, mam nadzieję, że tam nakrętek nie ma. Wszystko do malowania. Tak jak się wyjmuje. Ten plasticzek, on się tu jakoś... Kurwa. On się tu trzyma na jakiejś gumeczce.
Nie chcę lampą wyciągać. Chyba. Chyba, że odkręcę po prostu tą śrubę jeszcze i ściągnę całość. Całość za dupę. Z lampami. To też jest dobry. Super plan. Kurde. No, taka ładna śruba była z drugiej strony. I no się ułamała. I musiałem to wykręcać jakoś. Dobra, ty wyskakujesz. Teraz to już się niczego nie trzyma. To już się niczego nie trzyma. Jest elegancko, a tam mogę sobie wyciągnąć. Dlaczego to? Co tu się jeszcze trzyma? O, a tam jest następny klipsik łamany. A jego tu w ogóle nie ma. Dobra, dobra. Aha, ściągnąć to teraz do góry. Po prostu się trzyma całe. To co to? Wtyczka. To ślepka, aha, czyli już wiem, że to jest zablokowany moduł, bo one mają wtyczkę właśnie, a nie, ma tam tyle. Jak to się ściąga? Moduli, to trzeba, chyba nie muszę odkręcać tego. Tu se zajrzymy. O, nie, nie muszę tego odkręcać. Jak ten moduł jebany wyciągnąć? Na tym się głównie trzyma, z tym kondoniku takim. Ja tego nie ściągnę. Kurwa, ktoś to tak dał. Zrobimy tak. Oho, oho, dupa. Ten kondon jest tak założony, głupio. Muszę ten plastik cały wyciągnąć. A to jest tyle pieprzenia się. Jest jakiś, na to musi być sposób inny. Albo musi tu gdzieś być z boku napisane, bo to też niemożliwe. Kurwa, pokusa złapań. Ja cię pierdolę. Co to jest za moduł? No, naprawione. Jest dobrze. Tu jest ten moduł, drugi znalazłem. Jestem już dobrze zamocowany. Śruby nie odkręciłem, po prostu tą blaszkę podciągnąłem ją młotkiem, dupnąłem. Tu jest ta oczko zarysowane, ale to kij, tego nie widać. Co to jest cholera za moduł? On tu kurde w kondonie jakimś jest, nie widać. Żeby tego kondona ściągnąć, to bym musiał kurde ten plastik cały wyciągnąć. Się okazało, że... to będzie wyciągasz, bo... Właśnie tego szukałem. Tego i tego tu. To jest dobre, a to potrzebuję prawdopodobnie zmienić. Jezus. Dobra, to jest zablokowany moduł. Mi się kurwa mać nie chce. Trzeba to złożyć teraz wszystko. Dobra, jest git teraz. To jak jest zlepione ze sobą, po cholerę, kto to zrobił? To się na klipsach trzyma, to się... Dobra, dupa. Kij to, trzeba to jakoś nałożyć tak jak było. No właśnie, kurwa. A to się z tym gryzło. Ten plastik. Dobra, trytytki.
Nie mam pojęcia, komu to się chciało tyle wiercić. Teraz to naprawić tak, jak powinno być. To już stara modyfikacja, bo to tu jest, a tu się trzymało, a tu się ułamało w ogóle. No. Spróbujmy to jakoś tak zrobić. W planach mam to podreperować kiedyś. Oho, teraz se traf przez dziurkę. Ładnie. No i jaka tu jest poprawa już? No przynajmniej to się z tym styka. Tu jest paluch dalej, ale no, tu jest mały, tu wchodzi cały, ale i tak jest lepiej niż było. Ta? Nie ta, ta. Dobra. To się zaraz zrobi. Ty no, elegancko, elegancko wszystko. Tutaj sobie nie mogę zdeptać. To już nie znajdę. Dobra. Dobra. Kurwa, krzywo trochę. Chuj z kierownicą. Teraz jak to wsadzę, to jest dobre pytanie. Czemu tu się przestało wszystko mieścić? Przez to, przez tego dziada. Przez tego dziada. Na razie go tu dupnę. Nie. Co tu jest? Co to po cholerę? Kurwa, czemu tu nie siedzi? Kurwa, Jezu święty, Boże. Boże, czy ty to widzisz? Kurwa, co to było? Było tu. Jak ja cię teraz mam kurwa wsadzić? Jak ja to mam nasadzić, no to... No to co? No to tak, bez filtra. Będzie bulgotać fajnie. Co z tą rureczką zrobić? To jest takie twarde. Już to tu nie wejdzie. Za cholerę. To by się przydało. Ściągnąć jeszcze. Benzynka? Benzynka ekstrakcyjna. Benzynką ekstrakcyjną. Który jest czysty w miarę? Tego tak nie rozpuszczę. Dobra, przeżryj się z tym. Mam nadzieję, że airboxa nie rozpuści. Nie wiem, co by tą benzynką zrobiłem. Nie, ten plastik rozpuszczę. Co, plastik schodzi, czy... To chyba plastik, kurwa. A chuj, być większa dziura w airboxie, będzie lepiej. Co to za glut jest? Kurwa. Dobra, ogólnie to cedę sobie obiadek. Wywaliłem to kolanko z tego. Udało mi się wyciągnąć. Całe żywicą zaklejone. Mam nadzieję, że tak jak jest, nie pogorszy. Nic, osiąga. Chociaż i tak jest na razie do dupy. To trzeba włożyć w końcu. Plastik jest fest twardy. Jeśli mi to się uda założyć, to będzie cud. Kurde, no ciężko. Ciężko to włożyć. Kombinerkami to...
to złapać i po prostu podciągnąć. Może by weszło. Opa. Cholera jasna. No nie, no jest, 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 jest. Suszarka by się przydała, by się to nagrzało, to by było lepsze do obrabiania. No, wchodź. Nie, spadło. Kurwa, ja pierdolę. Dobra, idę po suszarkę. Dobra, mamy suszarkę. Sięgnie? No, żeż kur, trzeba cię przestawić. Może sięgnie. Ty no, na styk będzie. Kurwa! Trochę ciepłe, ale jeszcze chyba będę musiał podgrzać. No, wchodzisz, wchodzisz. O, no i co? No i siedzi elegancko. Super, super elegancko, haj. Teraz ten RC. Nie, nie wyskakuj. Kurwa, tymi łapami brudnymi. Siedzi dookoła, siedzi. Teraz masz harczyć, jak ci będę dawać miotku. Dobra, to jest git. Kondonik idzie tu. Dobra, to teraz airboxa można już zamknąć. Powinno być git, no i zostało tylko plastiki spiąć, ale to najpierw trzeba pak włożyć. Filter jak w kosiarce. Dobra, tyle. A, to jeszcze. Rureczka. Dobra, teraz gdzie to kierowało? Byle gdzie chyba. No, tu tam jest taki plasticzek brudny, to tam. Teraz masz dobrze brzmieć. Co pośmigał. No zobaczymy, już skręcam. A. Dobra, bug. Jak zostanie tylko lepiej, redukcja masy. Lżej będzie, będzie szybciej się rozpędzać. No. O tam? Tam przykręcałem. Hm.
Nie, bo taką to tylko odkręcałem, to te zaciski są, obrączki te na gumowe rury, te płaskie śrubki. No ale była tylko jedna tu, druga tu, a trzecia? Skąd to się cholera wzięło? Dobra, no to przecież nie, będzie działać. Lepiej, żeby została, niż żeby potem tam gdzieś wpadła. No właśnie... Nie, tu jest po prostu tylko tak na... Tu jest tak samo. Tak, żeby tylko ładnie wyglądało. Tutaj do tego nikt nie przykręcasz, po prostu żeby śrubkę wkazał. Ale tam jest jak śruba, no bo śruba... Ta, co trzyma? Tutaj, to. Nie, to nic nie trzyma. Po prostu to jest do plastiku z jednej i z drugiej strony, to nic nie trzyma. Po prostu tak, żeby ładnie wyglądało. Że jak tu jest, to jeszcze żeby trzecia była śruba. Nie, wiesz, ta ona chyba tu... Nie, nic nie trzyma. Nic nie trzyma. Znaczy tu jest plastik, to co trzymasz, to jest z tym. No, ale to jest z tym razem związane. No z tym plastikiem, tutaj no. Tak samo. I ono to się trzyma tam na dwóch śrubach tylko. Takie małe to jest. Dobra, bak muszę wkręcić. A! To nie, to jest... To jest dobrze? A to skąd cholera jest? Rureczka, ale do czego rureczka? To idzie bezpośrednio pod bak, nie? Tak, tam mam rurkę tylko wkręcam to i mam. A to cholera? No też jakiś jest, coś jakiegoś... Tam było... Jakiegoś rurki tu żadnej nie odpinałem, bo po co? Chyba, że to taka... Co tu jest? No ale to za duże chyba, nie no. Dlaczego to cholera jest? Będzie lało, to będzie wiedział. Chyba, że ten, nie, bo tu z tego idzie, tu jest odpływ, jakby coś nakapało, to może tu być, ale to taka rurka jest na tyle, ona tam do niczego nie prowadzi. No to chyba, bo to nie powinno też spaść, nie powinno samo z siebie spaść, to ja zostawiam, to mogło być na tym. Dobra, bak. Dobra, tu zaraz podłączę, najpierw bak przykręcę. No ale jak będziesz po tym przykręcać? Nie, bo tutaj jest ten zawias. Ja sobie mogę bak tak otworzyć. No i to potem dam. To je wywaliłem z wydechu. Z dolotu. Ale bo tu się chwyciłeś ten. Chwyciło ci gumę. Czekaj, dobrą śrubę wsadzam? Nie, to nie jest niedobrą. To jest od drugiej strony. Teraz nakręteczki. Śrubka. Wziąłem coś tam. Dobra, może być. Dobra, tyle. Można zrobić test, czy wszystko działa. Mam tylko plasticzki teraz do kręcenia. Co to jest? Dobra, git. Rezerwa on. Niech to tam spłynie. Nie ten. Ten. Dobra, plasticzki. Ten wchodzi. Ten tam ma ładnie do dziurki dostęp. O. Dobra. To na odwrót, teraz ten mniejszy. Z jednej strony jedna śruba, z drugiej druga. Cholera jasna. Ten grat jest taki niekompletny.
Dobra, czyli wszystko, ty, koniec. Jeszcze tu porządek zrobię, czy na pewno wszystko. To tu, to jest z tego nakrętka. Z tego, ta. Dobra, to idzie do fantów. Taki olejek, je jak jest głodna. Podobno dobry, już jeden przemieliła. Trytki. Mówi, że to kocie oczka są, to teraz ma jeszcze wąsik jak kotek. Dobrze jest, nie rzuca się w oczy aż tak jak to, co tu było. Dobra, tyle. Robota skończona. Siedzisko jeszcze. Zrobię najpierw test, czy się światła wszystkie świecą. Ten świeci ładnie. O, tył też świeci. Git, git, nic nie spieprzyłem. Hamulec. Świeci. Dobra, wszystko. Spróbujemy zapalić grata. Teraz odpali. No. Sanko. No teraz bardziej słychać. Jeszcze mało paliwa masz? Pi, 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 pi.
Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to dzięki wielkie za oglądanie. Sorry, że filmik wyszedł taki długi. Plan był taki, żeby ogarnąć wszystko na spontanie w 20 minut. No ale wyszło jak wyszło. Wydaje mi się, że godzina filmu przy 5 godzinach roboty to nawet krótko. Mam jeszcze parę rzeczy do ogarnięcia przy gracie, więc jak chcecie, to mogę porobić z tego więcej filmów. Ogólnie to sorry, że filmiki wrzucam raz na rok. Jestem mega leniwy i nie chciało mi się nic nagrywać. Widziałem, że odzew pod poprzednimi filmami był bardzo pozytywny i dziękuję wam za miłe słowa. Wiele razy mogłem wbić się w algorytm nowym filmem, żeby wykorzystać sytuację do rozpromowania kanału. Ze wszystkimi poprzednimi filmami starałem się wymyśleć oryginalny content, którego jeszcze nie było, albo zrobić lepiej to, co było do tej pory. Mam zapisane pomysły na przynajmniej 7 filmów. Nie obiecuję, że wszystkie nagram, nie obiecuję również, że nagram jakikolwiek, ale kiedyś może mi się zachce i coś wrzucę. Jak wielu z nas, od małego chciałem zostać youtuberem. Uczyłem się edytować filmy tak naprawdę od początku podstawówki. Skillsów raczej mi nie brakuje, lecz samych chęci już tak. Nagranie takiego filmu trwa parę godzin, za to zgrywanie z kamery, edycja, eksportowanie, wrzucanie na YouTube'a to już paręnaście, parędziesiąt godzin. Filmy robię z pasji w wolnym czasie, ale że przygotowanie takiego filmu zajmuje wiele godzin, to powód, dlaczego nie pojawiają się one zbyt często. Postaram się je zająć tym bardziej. Wydaje mi się, że nawet mi to wychodzi. Brak mojego zainteresowania robieniem filmów to tak naprawdę marnowanie moich umiejętności. To chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i docenianie moich filmów. Ja nazywam się Jake Laxon. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Do usłyszenia.